Kino na granicy to największy przegląd filmów z Polski, Czech i Słowacji. To jedyne wydarzenie filmowe, które już od ponad dwóch dekad odbywa się po dwóch stronach granicy, w polskim i czeskim Cieszynie. Co w tym roku ciekawego, na co szczególnie warto zwrócić uwagę? Znaczy myślę, że jest tyle różnych propozycji i filmowych, i pozafilmowych, że właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. Tak, to może banalnie zabrzmi, ale tak to wygląda. No. Są filmy oczywiście bardzo trudne i wymagające, są też filmy lżejsze. Mamy parę retrospektyw, jest retrospektywa Marcina Dorocińskiego, Marka Koterskiego, Jaromira Hanzlika, Milana Kniaszki, Jana Szwangmajera, jest retrospektywa Katowickiej Szkoły Filmowej, cykle tematyczne Femme Fatale, rok 1989, czyli Wolność, no i oczywiście bardzo dużo nowych filmów polskich, czeskich i słowackich. Są debaty, między innymi debata premierów byłych, jest debata kulturalna o zyskach, o bilansie zysków i strat po 89 roku, jest mnóstwo wykładów, jest wykład na przykład Janusza Zaorskiego o kinie polskim po 89 roku, jest Adama Zagajewskiego, Samotność i Solidarność, jest koncert Wolności na rynku bezpłatny, Martyna Jakubowicz, Tomek Lipiński, Hajda Maki i Andrzej Stasiuk i Laura Jej-Tigrzy. Także no, mnóstwo różnych wydarzeń, no, świetne wystawy, wystawa plakatów Andrzeja Pongowskiego, wystawa fotografii do zimnej wojny, jest, co jeszcze, wystawa o Janie Szwangmajerze. W tym roku szczególnie warto zwrócić uwagę na koncert Wolności, który odbędzie się 1 maja na Cieszyńskim Rynku. W wydarzeniu tym wezmą udział gwiazdy lat 80. 89 rok to jest jedyne tak samo radosne dla Polaków i Czechów wydarzenie historyczne, które nie budzi żadnych kontrowersji między naszymi narodami i powinniśmy to razem hucznie obchodzić. Miłośnicy kina na granicy przyjeżdżają do Cieszyna również po to, by spotkać się ze swoimi ulubionymi aktorami czy reżyserami. W tym roku po raz pierwszy w festiwalu wziął udział m.in. aktor Marcin Dorociński. Festiwal jest wspaniały, mnóstwo widzów, mnóstwo filmów, nic tylko przyjeżdżać i oglądać, dyskutować. Są rozmowy po filmach, przed chwilą rozmowa z Markiem Koterskim oraz aktorami, którzy grali w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Piękne miasto, szkoda, że pada. Wspaniała atmosfera i mam nadzieję, że to mój pierwszy, ale nie ostatni raz. Festiwal wśród gości ma również swoich stałych bywalców, wśród których można wymienić m.in. Mariana Dziędziela czy Marka Koterskiego z żoną Małgorzatą Bogdańską. Lubię przyjeżdżać, dlatego że właściwie nie ma żadnej takiej napinki, jak my to mówimy, czyli nie ma, na razie się jeszcze nie pojawili, mam nadzieję, że się nigdy nie pojawią paparazzi, że oni się czują tutaj swobodnie, nie muszą się stroić, nie muszą właśnie chodzić po czerwonych dywanach, jeżeli nie chce ktoś udzielać wywiadu, to nie udziela. Też z reguły się zgadzają, jeżeli organizatorzy, my poprosimy o to. No dlaczego jeszcze? No myślę, że w ogóle się dobrze czują, że jednak Cieszyn ma taką dobrą energię, w ogóle pogranicze jest ciekawe. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.